Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby, słuchajcie, jesteśmy przy nawiedzonych wieżach, ostatni poziom z tego świata i lecimy do Gnastiego Gnorka, do Gnieznośnego Gnorka, zobaczymy jak tam nam pójdzie. To jest już, myślę, na bank przedostatni odcinek, bo raczej w tym jednym nie zmieszczę tego wszystkiego, tych wszystkich poziomów, skarbca, bossa i tak dalej. Ale ten poziom i następny, myślę, że tak, i osobny jeszcze odcineczek na Gnorka i jego skarbiec. A jutro już zaczynamy Spyro Ripto's Rage. Taki jest plan, więc bardzo, bardzo fajnie. Już malutko zostało. Okej, tutaj będzie trochę zabawy. Jak tu widzę, 71 smoków. 3 smoki, 500 diaksów. Tych nie pobiję. A, bo ta czarodziejka, ojejku. Okej. Czyli będziemy musieli... Boże, te zielone elementy, myślałem, że to diaksy są. Będziemy musieli ognistym pocałunkiem chyba ich pobić? Tak myślę. O, właśnie jest, idealnie. Dobra, bo dostaniemy teraz od tej pięknej damy pocałunek. I możemy teraz pojechać ich ładnie. Czyli... Uno, dos, ała. Zdążę? Uff! Zdążyłem. Jakimś, kurczę, cudem. Oberwałem raz, ale to trudno. Tu po lewej coś jeszcze widzę. A, stalowe drzwi. Dobra, czyli jeszcze raz muszę niestety wziąć. Ops. No dawaj, dawaj. Możesz i 100 takich dawać. Żebym miał na całą planszę ten ognisty ognisty strzał. Ej! To fajnie działa strasznie. O kurde. Wiem, że tutaj będzie trzeba sporo się nagimnastykować. Przy okazji, wiem, zabijecie mnie, ale odszukałem, gdzie jest ten kapelusz maga, który mamy znaleźć, bo oczywiście jeszcze nam to zostało. Tu. Nawiedzone wieże, spal niebieski kapelusz czarodzieja. To jest na szczycie któregoś tam zamku. Nie tego przed nami. O Jezu, muszę ich pomijać. Ała! O ty brzydalu. Dobra, zapiszę sobie tutaj grę. Chociaż kosoko. Tu. Hej, Spyro. Pocałunek wróżki ma magiczną moc. Sprawdź, jak może wzmocnić twój ognisty oddech. Ognisty oddech. Okej. Pobij mnie. Jedno życie mi nic nie robi. Chcę mieć Sparksa, żeby mi zbierał wszystko. Tam właśnie na tamtym zamku. Na szczycie było. Więc, ale jeszcze nawet nie pamiętam, jak się dostać. Oj, chyba z biegiem jakoś. Chyba? Nawet nie wiem, o kurde. Jak tam się dostać? Zaraz zobaczymy zresztą. Najpierw, o, no tak, ona tutaj jest. Najpierw wszystko pozbierajmy, żebyśmy nie musieli aż tyle wracać. O, tu będzie sporo dołożenia, ale to już taki ostatni poziom, który jest mega długi. Reszta to już będzie, myślę, że łatwa w miarę. Tak jesteśmy na ukończeniu gry. Okej. Zbieramy ich. Oj. Nie zdążyłem wszystkich. Dobra, jeszcze jeden bieg. Jeden na górze, do mnie nie strzelaj. A, jeszcze to będę musiał rozwalić tym ognistym pocałunkiem. Dobra, mam nadzieję, że się pospieszę jakoś. O Jezu, te skały w tle, jak fajnie wyglądają. 3D wszystko i tak dalej, takim pięknym 3D. Dobra, szybko. Kamero, nawet mnie nie próbuj wkurzać przy tym. Luz. Udało się. Czyli już jedna część planszy jest zrobiona. No i tamten głupi zamek. Jak będę musiał się dostać na sam szczyt? Jakoś z rozpędem, tak wyobrażam sobie. Ewentualnie po prostu na chwilę zobaczę poradnik. Nie wiem, zobaczę. Siema. Tu na górze nic nie ma. No tam jest. O tam nad moimi rogami. Takie ledwo widoczne.
No trzeba będzie się nagimnastykować. Ewentualnie po prostu poza odcinkiem to zrobię. A jak nie będę miał planu. Chociaż? Ej, wait, przecież stąd mogę. No okej, luz. Czy my dostajemy życia jeszcze za te punkty umiejętności? Chyba ta. Ej, to już został nam ten Gnastic Nork, żeby zrobić jego punkt umiejętności. Ale jaja, to już praktycznie cała gra będzie, taka cała. Ej, no to ładnie. Oj, tutaj zabawa. O, tu, dziękuję panu. Jeszcze nie. Myślałem, że mnie trafisz. Ej, wróżka, lol. Nie zauważyłem jej. Ale poczekajcie, bo tutaj mi się wydaje tak. Pierwsze stalowe drzwi, tutaj drewniane, zaraz się... O! Holy shit! To ładnie porozwalałem wszystko. I smog, tak, żeby zapisać grę. Lutalo. Okej. Okay. Uwaga, nadciąga Spyro! Cierpliwości, Zuchu. Wkrótce będziesz miał szansę zmierzyć się z najważniejszym przeciwnikiem. Gnieznośnym gnorkiem. Gnastic Nork, a nie, kurczę. Jakiś, nie wiem. Dobra, jeszcze raz wróżka, bo ja tam widzę skrzynkę jedną. Przydasz się. Tu. Elo? A, tutaj wszystko. Okej, okay. Ja wiem nawet, że będę musiał się przedostać. Tędy, na super speedzie, tu wyskoczyć i tam. To ja to pamiętam akurat dobrze z gameplaya z lutego. Więc na razie się tym nie przejmujmy, idźmy sobie w lewo. Resztę tutaj pokonajmy. Bo już tam jest akurat zakończenie poziomu. Ojoj. A nie, chyba wróżka będzie też na samym końcu. To na razie bezproblemowo, tak? Tak myślałem. Wróżka jest tutaj, no i teraz, oj, zacznie się. Smokaj. Ej, no halo. A ty co? O, dobra. Zbugowała się chyba na chwilę. O, Szybko. Wszyscy. Luz. No i jest chyba dobrze. To jest zakończenie poziomu. Jeszcze ty tutaj tak stoisz. Dycha. Sparks mi nic takiego już chyba nie pokazuje. Tak podejrzewam. Dobra. To zostaje mi tylko już tutaj sobie wrócić. Na sam start tej całej przejażdżki. Boże, te korytarze z tą skrętnością Spyro to będzie przepiękne. Próbujemy. Źle się wybiłem. Moja wina. My bad. Czy to na dworze, tak? Tak, na dworze coś się dzieje. Odpalanie. Kurde, jeszcze raz trzeba spróbować. Myślałem, że za pierwszym razem się dobrze wybije. No trudno. Ja jestem tutaj. Okej. Okay. Czyli diaksy się zapisują. Wrogowie chyba tam będą przy końcu, ale to mnie już nie obchodzi, bo z nich wszystko zebrałem. Tędy. Próba numer 2. Liczę, że faktycznie to będzie wszystko z tego poziomu. Ops. I teraz. Yeah! Udało się. Tu nic na dole nie będzie? Chyba nie. A jest tak ciemno idealnie. O, tu będzie na pewno wróżka do tego potrzebna. A tędy co jest? Aha, dobra. A, tu smog, dobra. Myślałem, że na odwrót jest, że w lewo muszę iść. Kopano. Jesteś prawdziwym mistrzem turbonapędu. Brawo! Brawo! Dziękuję. Znaleziono wszystkie smoki, jeszcze 6 smoków. A. Dobra, a tutaj. To już. Dobra, najpierw pozbierajmy. O.
Yeah, wszystko. I tutaj coś na dole? A, tutaj jest zejście, takie łatwiejsze, luz. Wszystko? Wszystko. Dobra, tutaj muszę super szybko to zrobić. O! Dobra, jeszcze raz, dziękujemy. Nie, bo to się nie uda. Właśnie o to chodziło. O to chodziło, bo ci rycerzykowie, znaczy rycerzykowie, rycerze, oni blokują, ten ostatni blokuje. Ty jeszcze mnie nie całuj. Nie całuj, bo chcę wszystkie diaksy. Dobra, teraz możesz. Chyba na dwa razy to zrobię, czyli najpierw oni, jeszcze ta skrzynka zostanie. O! Ej, nie, a ja dostałem takiego bez czasu. O kurczę. Taka nie czasówka, ale jaja. Pa, 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 pa. Elo. Uuu, wow. I czy z tych jeszcze, i czy z tych jeszcze, i czy z tych jeszcze, i czy to będzie wszystko? Dychy brakuje. Czy będzie tu na górze? Jest! Koniec. Okej, okay, mamy taki permanentny, ale luz. Zrobiliśmy cały świat już. Kończymy powoli tego Spyro. Masakra. 12 minut zajął nam ten poziom, niecałe. 10500, czyli coś takiego jak podejrzewałem, czyli 1500 akurat na świat Gnastiego Gnorka. Albo tam więcej, już nawet nie pamiętam. No i ładnie, możemy już lecieć. Chyba już mamy jakieś 90% gry. Gra ogółem będzie na 120%, Riptos Rage na 100 chyba, bo się więcej nie da, a Year of the Dragon będzie na 117. Przewodnik, 88% gry. Patrzcie na te setki, na te 100%, wszystkie, po 6 poziomów na każdy świat. Oświeconych i tak dalej, tkaczy. Punkty umiejętności, prawie wszystko oprócz tego jednego. Pięknie. Pięknie, pięknie, będzie na platynę robione. Tylko, że oczywiście muszę tędy iść. Ale już nie chcę wracać do tego świata. Oj nie. Jeszcze sobie tutaj wezmę dla Sparksa. Żyj. Super. Dostałem życie chyba. Albo mi się wydaje. Ale już nie chcę do tego świata. Jakoś ze Spyro jedynki najmniej miło wspominam ten świat, że tak powiem. No bo kurczę, te levele są takie chore czasem. No. Wow. 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 Szybku. Zresztą sami widzieliście, ile posiedzieliśmy w tym świecie, a ile w tamtych. Zdecydowanie inaczej to trwa. Dobra, ja już mam was gdzieś, bo ja sobie tędy idę. I idę do naszego ostatniego świata. Cześć. Dobra robota, Spyro. Mam nadzieję, że wiesz, na co się pi... Ojczyzna Gnieznośnego to mało zachęcające miejsce. Gotowy do podróży? Pewnie. Lecimy. Jak ja lubię po głowie tak skakać jemu. Podróż do świat gnieznośnego. I pięknie. Pięknie, pięknie. Z głowy wszystko. Z głowy wszystko. Prawie. No zostaje już nam końcówka. Okej, już jesteśmy. Słuchajcie, ludziska. Ja sobie zjadłem. Zrobiłem sobie pół godziny przerwy i to jest świat Gnastiego Gnorka, Gnieznośnego Gnorka. I tak to wygląda, że jest tutaj jeden teleport do poziomu, tutaj drugi, czyli są jeszcze dwa zwykłe levele w tej grze. On sam i jego skarbiec. Więc to już jest taka typowa końcówka gry, później idziemy do Riptos Rage'a. I tak, jeszcze w tym odcinku zrobimy właśnie ten jeden poziom, a później... Nie chcę z tobą gadać. Nie. Down ze mnie. I w następnym odcinku zrobimy właśnie te trzy smoki całe. Dobra, ratujemy Dalbina. Debila. Ej, przecież już się uwolniłem. Jesteś w ojczyźnie Gnieznośnego Gnorka i to właśnie ty musisz go pokonać.
Dawać go! Jestem gotowy! Najpierw dotrzyj do kresu każdego z tutejszych obszarów. Z Gnieznośnym zmierzysz się na końcu. Mhm. Dokładnie tak, 75 już mamy, szczurek jeszcze tutaj do zjedzenia. No i tutaj mamy uzbierać 200, jeszcze jednego smoka, ale to wszystko będzie w tych główkach właśnie. Poukrywane, więc Zatoka Gnorków. Oj, zobaczmy, co tutaj będzie. Co tutaj będzie? Kurczę. To chyba będzie taka przystań. Wiem tylko, że w następnym poziomie będą bardzo fajni, niefajni przeciwnicy, którzy strzelają miniganami. I ich jest trochę trudno ominąć. Tak mi się wydaje. Ale tutaj będzie w miarę łatwo. Więc idealnie na zakończenie tego odcinka 10575. Świetna liczba. Tyle już tego uzbieraliśmy. Masakra. A tutaj co? Dwa smoki i 400. Wszystko się zgadza. Okej, te beczki muszę w nich wepchać. Pum. A, o dobra, on zginął. Okej, już myślałem, że nie zginie. Ale nie ma z tym problemów. Pyk. Jak to świetnie wygląda. Jak to świetnie wygląda. Jest końcówka Spyro 1, a ja wciąż jestem podjarany. Dawaj jeszcze raz. Idealnie, to jeszcze na górę będę musiał wejść, na bank. A to już akurat tutaj zrobię. Hops, hops. Chyba tam z tyłu nic nie ma. Nie, wydaje mi się, że nie. I tutaj oczywiście to TNT. Pokazali nam, jak ono działa. Górą przechodzimy, no i zabieramy się za kolejnego. On ma TNT, a wolę nie oberwać TNT. Sparks na razie nic nie potrzebuje. A, ja to by TNT dopiero rozwaliłem. No tak. Przecież ty jesteś na dwa razy, stary. Zapomniałem. Najpierw tu. Najpierw tu. Tu jest woda, czyli ja powinienem się górą przedostać. Tu nic nie ma, tu mi lampią tak w wodzie. Okej, zaraz sobie wrócimy na dół, tylko najpierw... Mogę wskoczyć? A, nie mogę wskoczyć. Jakie fajne portki. Okej, zabiłem go, mimo wszystko. Zaraz wrócę na górę, bo spartoliłem jak dzban ostatni. O ty. O dobra, to nie wybuchło. Jezu, całe szczęście. Okej, teraz możemy faktycznie na górze tutaj pozbierać wszystko. Pryp! Jeszcze tutaj. No i ta dycha moja, żebym o niej nie zapomniał. I chyba wszystko oprócz smoczka, tak mi się wydaje. Ewentualnie Sparks pomożesz. Latif, siemka. Kontynuuj swoje dzieło, Spyro. Gnieznośny już powinien zacząć się ciebie bać. Na jego ojej. Miejscu trząsłbym już portkami. Ja kakam z tych smoków, co na tym ogonie sobie tak siedzą. Ten jeden smok przypomina mi się, co siedział na tej grubej dupie, że tak powiem. Dawaj mi to, dawaj szczurko, bo Sparks musi zjeść. Okej, znowu to samo. I na hita. Czyli nie muszę dwa razy ich atakować. Całe kurcze szczęście. Okej, żebym tutaj niczego nie pominął przypadkiem. O. Easy. Mi się wydawało, że w oryginale były węższe te korytarze, albo nie wiem. Nie, jak o tak zrobię, to... Halo? No nie, tak też nie zrobię. Ulala, jak to rozwalić? No to jest pytanie. A, tamtym z wysokości, dobra. No okej, wszystko zrozumiane. Nie ma problema. I raz... I dwa, w sumie. Tylko tutaj uwaga, bo on zrzuca. Najlepiej to będzie przeskakiwać. Dobra, beczką już drugi raz nie rzuca. Całe kurcze szczęście. Tutaj już chyba spokój, nie muszę się wyżej wspinać. Nie, to tylko zostaje ta skrzynka. Ops. I lecimy po to. Ile jedynek.
Jezu, jakie słabe skarby. O. Spodziewałem się, że będzie więcej. No i teraz idziemy na kolejną wysepkę. Bo właśnie dopiero zauważyłem, że w sumie gra bez mapy była lepsza przez całą tą serię, ale w dwójce chętnie odpalę. Dajcie znać ludziska w komentarzach, czy chcecie, żebym... O, dałem radę. Żebym odpalił mapkę w dwójce, bo myślę, że tak jak jest w oryginale mapka, tak będę grał. Osobiście tak myślę. Siema. O kurde, o kurde. Za te achievementa nie było, fuck. I drugi smok. Elo. Tomasz. Ile już tych Tomaszów mam? Chyba trzeci. Wow, nie sądziłem, że nadejdzie pomoc, zwłaszcza w postaci takiego malucha. To znaczy, zawsze w ciebie wierzyłem, Spyro. I tego się trzymaj. Zażenowany cringe. Patrzcie na to. Kurde, myślałem, że tamten jeszcze tego zabije. Ale ładnie. Co za to jakieś osiągnięcie. Tak czy siak. Chyba tam nic nie ma. Dopiero wszystko tam. Dobra. Luzik. Nie ma problemu. O, ja wylądowałem. Super. Tutaj nic nie ma. No i jesteśmy już praktycznie na samym końcu. To za to też co osiągnięcie. Kurde. Okej. Okay. Mamy trzy korytarze. Najpierw pójdźmy sobie tutaj. A ten co porozwalał? O ty typiarzu. Co ty za reakcje tutaj łańcuchowe robisz? What the fuck? Dobra, zabijcie się. Ja się nie będę z wami bawił. Tym. Tak. Yeah, gitarka. I teraz kolejny korytarzyk. On chyba będzie trochę dłuższy, mi się wydaje. Czyli tutaj. A, właśnie, jeszcze tu skrzynka, hops. Tam nie było skrzynki, nie. To jeszcze was rozwalę, żeby nie wracać się. Czy będzie double kill? Będzie double kill, o. Znaczy nie, double kill nie. Jak tego zabiłem, a tego nie? Co tu się porypało? What the fuck? Nieważne. A tak sobie chciałem porozwalać. Hops, hops, hops. Okej. Okay. Czy to już jest koniec? Tutaj? Tego korytarza chyba tak. Ile już mam? A, już zaraz końcówka. Szybki poziom dosyć. Szybki, przyjemny. Ja tam nie narzekam. Oh fuck. Dobra. Bro. Pik. Zdechł? Nie. W razie użyłem, mógł przeskoczyć swobodnie. Pyk. Pyk. I teraz tu. I tu już nic nie ma. Dobra, tak czy siak przeskoczyłem. Całe szczęście. No i już tutaj chyba będzie finito, tak? Bo wydaje mi się, że akurat będzie dyszka. Pewnie, że tak. Koniec. Uff. Zaraz kończymy tę grę, ludziska, ale to będzie w następnym odcinku, więc za tym bardzo serdecznie dziękuję. I widzimy się dzisiaj jeszcze w ostatnim filmie ze Spyro 1. Trzymajcie się. Hej, hej!